W dzienniczku świętej Faustyny numer 818 jest napisane tak. Dzisiejszy dzień ofiarowałam za Rosję. Wszystkie cierpienia swoje i modlitwy ofiarowałam za ten biedny kraj. Po komunii świętej powiedział mi Jezus, że dłużej tego kraju znosić nie mogę. Nie krępuj mi rąk, córko moja. Zrozumiałam. Gdyby nie modlitwa dusz miłych Bogu, to by już ten cały naród obrócił w nicość. O jak cierpię nad tym narodem, który wygnał z granic swoich Boga. Wypadałoby zadać pytanie, które jeszcze narody wygnały Boga ze swoich granic. Matka Boża, objawiając się w Fatimie na początku XX wieku, prosiła, by modlić się za Rosję, inaczej ta rozszerzy swoje błędy na cały świat. Komunizm, marksizm, socjalizm przeorały praktycznie wszystkie narody, przybierając różne przerażające formy i mutacje i dokonując marszu przez instytucje, w tym instytucje Kościoła. Wystarczy wspomnieć o teologii wyzwolenia, rozpowszechnionej najbardziej w Ameryce Południowej, oraz postawie wielu duchownych chociażby w naszym kraju, którzy w kwestiach ekonomiczno-gospodarczych są zwykłymi komunistami. Rosja miała nawrócić się, zanim rozprzestrzeni czerwoną zarazę. A jeśli już zainfekowany jest praktycznie cały świat, to co dalej?